Witam Was serdecznie na kanale Retrosektor. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl Przegląd śmieci Star Grupieci. Mamy trochę znalezisk, nie ma tego dużo, ale coś fajnego udało się i tym razem znaleźć. Trochę rzeczy udało się zakupić. Coś ciekawego, coś do kolekcji, trochę retro. Tak więc rzućcie okiem na to, co tutaj udało się zakupić. Za wszystko, co Wam pokażę, zapłaciłem 42 funty. Na polskie będzie to jakieś 220 zł. Jest jedna gra, która wkracza oczywiście do kolekcji, za którą trochę zapłaciłem, ale myślę, że tak czy inaczej się opłaciło. Tak, kontroler do PS1 udało się zakupić. Transparent Blue. Bardzo fajny okaz. Tą gałkę będę musiał trochę wyczyścić, by pozbyć się tego brudu. Prawdopodobnie on trochę wrósł przez te lata, ale wszystko bardzo dobrze odbija. Podejrzewam, że będzie sprawny. Z PS1 taki bardzo fajny analogowy kontroler. 2 funty, dobra cena i dobry zakup. Też za 2 funty udało się zakupić kontroler do 360. To poleci na jakąś wymianę. Tradycyjnie koleś miał trochę gier po 2 funty za sztukę. Ja wybrałem tylko 3 gry, które... Tak, mamy tutaj FIFA na PS Vita. Not for long, I don't think. It's a good balance to avoid the sliding challenge. He tried hard to goal and they pulled it back. Taki oto okaz. No, gier na PS Vita zbyt często się tam nie znajduje, tak więc jak coś jest, to warto wziąć, szczególnie w takiej cenie. Gran Turismo 6, też 2 funty. Tego kolesia, to akurat już mam w kolekcji, tak więc może iść na jakąś wymianę. O, i to jest gra, która pochodzi akurat z wydania. Wraz było to dodane do konsoli. I coś dobrego na wymianę. Tu mamy Black Opsa 2 na 360. Gra, która o dziwo wciąż jest w cenie. Sama płytka. Tak więc na wymianę trochę gier też jest. Forza 3, za to dałem 3 funty. Tu jest jeszcze jedna gra. Jest jeszcze Rocket League. A tu mamy płytkę Forzy. Tak to było. Chciała babka 3 funty. Bez możliwości targowania się od razu, niektórzy ludzie mówią. 3 funty i tyle. Za 50 pensów u jednego gościa Lego World na PS4. Też nie moje klimaty, więc to może iść na jakąś wymianę. Za funta Just Dance 17, również gra na wymianę, coś czym nie jestem zainteresowany. Jest za funta Mario Kart, płytka ma trochę rysek, ale prawdopodobnie i tak dobry okaz. Tutaj jest etykieta 20 maja 2014 roku, akurat będą likwidować usługi online dotyczące gier, tak więc już od tego terminu nie można było grać online po sieci na Wii. Cóż, tak się zadziało. Oto taki okaz. Dalej za 50 pensów mamy Devil May Cry na 360. Bardzo fajny zestawik się trafił. Od tej samej babki kupiłem kolejną grę za 50 pensów, Dirt 2. Ostatnio nam to wpadło na PS3 w postaci promki. Tu teraz jest na 360. Jest i Epic Mickey na Wii. Thank you.
I tak, to było kupione kiedyś, dawno temu, w sklepie GameStation, który to jest rok 2011. Ktoś zapłacił za tę grę 24 funty. Tu jeszcze coś dobrał. GTA 4. No kurde, drogo. Drogo było wtedy. Teraz te gry można nabywać za grosze. I tak, to są wszystkie takie większe... A nie, coś tu jeszcze jest. A, jeszcze coś jest do kolekcji. Spider-Man 3 Collector's Edition. Wydanie amerykańskie, czarno-biała okładka. Jest instrukcja, nie wiem czy tu jeszcze coś powinno być do tego dołączone do tego zestawu. To gra pochodzi z takiego typowego lombardu i to kiedyś tam kosztowało, widzę, 99 pensów, niecałego funta ktoś kiedyś za to dał. Ja to zakupiłem za 1 funta i tak, mamy tutaj kilka gier na GBA i coś na Game Boya. Jest Road Rage, Simpsony, za to dałem 1,5 funta. Jest to oczywiście oryginałek, każda z tych gier oryginałek, chociaż też bardzo często trafiają się podróbki. W pudełku mamy coś takiego jak... No... się zblokowało. Chińskie plastiki ciężko się otwierają. Banjo Pilot. Nigdy w to nie grałem. Warto będzie sprawdzić, co to za gra. Jest James Bond. I jest jeszcze jedna gra, Serious Sam Advance. I za te 3 gry zapłaciłem 5 funtów. Więc bardzo dobra okazja. Było tam trochę więcej tych gier. Nic takiego naprawdę konkreciarskiego. Coś tam już mam w kolekcji z tych gier, co ten koleś wyprzedawał. I ostatnia gra, którą zakupiłem, to była najdroższa gra. Kosztowało to 17 funtów, choć koleś chciał 20, ale udało się zbić cenę do 17. Jest to oryginałek, jak możecie zobaczyć. Jest wybita 20 na etykiecie. Teraz dobrze widać pod światło. Oczywiście Pokémony cholernie drogie. Mamy tutaj wersję Silver, którą my sobie pokrótce przetestujemy, bo jeszcze nie miałem okazji nic z tym zrobić. Ważne tylko, by odpaliło, by to była ta gra. Oczywiście potem sobie rozkręcę, dokładnie go wyczyszczę, ten kartridż. Też warto sprawdzić, czy będzie tutaj zapisane save z gry. Kurczę, słaba wizja, nie? Pod tym światłem. No nie bardzo. Coś widać. Jest Pokémon Silver. New game. Dobra, wygląda na to, że nie ma żadnego zapisu. A to może świadczyć głównie o tym, że bateria już jest raczej do wymiany. Kas bardzo ciekawy, jak na dzisiejsze czasy. Wszystko kosztowało, tak jak mówiłem wcześniej, 42 funty, jakieś 220 zł w przeliczeniu na polskie. I jak możecie zobaczyć, jest coś, co wkroczy do kolekcji. To wszystko wkracza do kolekcji. Pad, te wszystkie gry na Game Boya i te 2 sztuki, reszta prawdopodobnie to będzie wymiany. I tyle tego wszystkiego z ostatniego lipcowego targu Rupieci. I już na sam koniec tego materiału, tak na doklejkę, zrobimy mały myk. Podskoczymy do sklepu CEX, w którym będę chciał oddać za sklepowy kredyt te wszystkie Skylandery oraz tego Venoma Disney Infinity. Nie są mi te figurki potrzebne, zabierają miejsce, więc można się tego pozbyć. A jeżeli będzie za to jakaś
sensowna kwota na sklepowym kredycie do wykorzystania, to może uda nam się znaleźć jakieś ciekawe retro do kolekcji. Zobaczymy, tak więc w ten oto sposób zakończymy ten materiał. Sex przyjęli wszystkie figurki, tak przedstawia się ich wycena. Suma summarum, otrzymaliśmy do wykorzystania w sklepie Sex kupon na 33 funty, co oczywiście jest całkiem niezłą sumką. Może nie retro, ale przygarnąłem do kolekcji Chibi Robo. Dość tani tytuł, ale bardzo sympatyczna gra. Już od jakiegoś czasu tytuł mnie zainteresował. Pierwsza część wyszła na GameCube'a. Jest to cholernie unikalny tytuł, tak więc tutaj może kiedyś się i zdobędzie te Chibi Robo na GameCube'a, ale na razie człowiek zadowoli się tym sympatycznym tytułem na 3DS-a. Bardzo tania gra i myślę, że dość ciekawy okaz, bardzo fajny gameplay, miałem okazję się już z tym zapoznać. I coś z retro również wpadło. Na Nintendo 64 mamy Hexena. Co kosztowało mnie, tutaj już możecie zobaczyć, 12 funtów i zostało to sprzedane jako gra unbox, czyli bez pudełka. Pudełko jest, ale sprzedali to jako unbox, ponieważ nie ma wkładki podtrzymującej w stanie nieruchomym kartridż. Tej wewnętrznej kartonowej wkładki nie ma, ale jest instrukcja, tak więc bardzo myślę, że ciekawy okaz. Staroszkolny FPS, którego prawdopodobnie każdy z was będzie kojarzyć. Było to i na Saturna, i na PlayStation 1, i na PC-ty. No jak widać, również ukazało się na Nintendo 64. Datowane to jest na coś około 1995 roku. Nie wiem dokładnie, kiedy to było wydane na Nintendo 64. Stan pudełka nie najgorszy. Oczywiście to będę starał się naprawić. Samo z tej strony to zagięcie nie ma się najlepiej, ale jest do naprawy. Te wkładki na kartridż można kupić na eBayu. Oglądałem to, 7 funtów za 5 sztuk, to się przyda również i na zapas. Instrukcja gruba, wielojęzyczna i bardzo fajna jest ta czcionka, jakby ktoś to pisał odręcznie. Bardzo klasyczny tytuł, myślę, że wymiana udała się znakomicie. Jeszcze zostało do wykorzystania w przyszłości 17 funtów z tych plastikowych figurek, które w sumie były mi zbędne, tak więc dokonało się takiej wymiany. I to wszystko w tym materiale. Ja się żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć.